Siema, tu z tej strony Daniel Osek. Chciałem przeprosić wszystkich, że nie ma streamów. I nie wiadomo, kiedy wrócę do streamów, bo musiałem uciec z patologicznego domu i to nie ukrywam, bo dwa razy mojej mamy kobident, czy jak to się nazywa, dwa razy mnie dusił i to nie ukrywam. Przez niego, jak przychodziłem do domu to z obiadów, to strach miałem, że do domu przyjść, że nieraz do 22 siedziałem na dworzu, żeby nie bać. Stresa miałem, depresję, sorka, bo tam też na laptopie patrzę. Depresję miałem. No to ten drugi raz, jak mnie złapał, to miałem taką depresję nieuspokojącą. Przepraszam za wymowę, bo długo nie nagrywałem. Miałem depresję, że ryczałem, szczerze powiem. Ryczałem i każdego prosiłem, żeby mi pomogli. Dzięki osobom, którym nie chcę podawać i tak dalej, to oni mi pomogli załatwić tu, gdzie jestem. I dla mnie dwa dni jestem wyspany. Nie muszę się bać, że może przyjść i udusić, i że mnie zabija. Nie czuć tutaj papierosów, alkoholu, jak on to robił razem z mamą. Szczerze powiem, to już nie moja matka, bo to inaczej nie da rady powiedzieć, bo inna matka by broniła syna niż swojego, za brzydko przeproszeniem już powiem, fagasa. Darmo zjada. I dlatego wam teraz nagrywam osobiście, bez intra, bez niczego, bo to tylko jest taka informacja, że nie wiadomo, kiedy wrócę. Nie chcę, żeby mnie ktoś znalazł. Chcę spokój mieć i tak dalej. Ale no, jeszcze raz z tym osobom, co byli i wspierają mnie, taki też moderator, co jest u mnie, to też wspiera. Od początku, jak mój tata zmarł, i od początku tak wspiera mnie i tak dalej. I to było ciężko nawet wam to nagrać. I teraz, jak to myślę, co tam było, to nie chcę z powrotem tam wracać. I jak coś, to możecie pisać w komentarzach i na Discordzie. To ja cały czas jestem na Discordzie, na telefonie, bo nie mam komputera. Jest u moich rodziny. Nie mam nic, tylko telewizor, jak widzicie. Może kiedyś też nagram, jak tu mieszkam.
Fajnie, cisza, spokój. Tylko został mi laptop, kochani. Przepraszam, że tak cicho nieraz zgadam. No taki mam telefon, nie mam kamery. To więc jeszcze raz przepraszam i mówię, że nie wiem kiedy wrócę. Jak coś tam. Trzymajcie dalej za mnie kciuki, że uciekłem z patologii i wam na przykład powiem nastolatkom, jak też tak wasza mama będzie robić, że drugiego faceta bierze, nie patrzcie, nie testujcie, czy on pije, czy tak dalej. Uciekajcie od razu, bo to nie wiadomo, co on może zrobić. Niby tutaj taki miły, a to tak mogą was dusić i tak dalej. Dlatego ja uciekłem. 2 lata siedział z nami, był taki miły, a później zaczęła się. Nie warto mieszkać z matką. Dobra. Ja muszę kończyć te nagrywania. To taka informacja. I jeszcze raz dziękuję za wszystko. Papatki.